Jak zapewne wiecie, w czwartek w godzinach popołudniowych odszedł 21-letni żołnierz. Ten bohater odszedł po najcięższej walce, którą stoczył w swoim życiu, po tym jak został ugodzony dzidą. Tak, mamy XXI wiek, a w uśmiechniętej Polsce żołnierz ginie od dzidy. To jest absurd, ale ta sytuacja pokazuje, że polski żołnierz nie jest dostatecznie wyposażony, nie jest dostatecznie chroniony. A jakby tego było mało, pojawiły się fotki, które pokazują, iż żołnierze stacjonujące na granicy z Białorusią chronią się w jakichś lepiankach, które przypominają miasteczka bezdomnych. Powiedzcie mi, czy my ten egzamin zdamy? I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Nadzieję, że uda nam się zdać ten egzamin, upatrywałem w dzisiejszym przemówieniu Donalda Tuska. Niestety po raz kolejny się rozczarowałem. Okazuje się, że ten cyniczny człowiek wykorzystał śmierć żołnierza, śmierć młodego chłopaka, do próby przeprowadzenia czystek kadrowych złogów po PiS-ie. Ja nie mam nic przeciwko wycinaniu się politycznemu wycinaniu się jednego plemienia z drugim, ale w tym kontekście to jest obrzydliwe i potworne. Generalnie przemówienie tego człowieka doskonale wpisuje się w kult blejakości, który z niesmakiem obserwujemy od kilku lat na tym odcinku. Tak więc cześć i chwała bohaterom, a cynicznym urzędasom i karierowiczom kury szczać prowadzać, a nie próbować politykę robić. Witam was. Żeby unaocznić stan upodlenia polskiego żołnierza, zacznijmy od fotek szałasów. Jak mówią osoby, które je wykonały, praktycznie wszystkie są z tego roku. Za ten syf odpowiada Kosiniak-Kamysz, ale również i Błaszczak. Może i więcej, nie mi oceniać. Nowa ekipa jest od pół roku przy korycie. Fotki wykonały osoby, które mieszkają w okolicy i chodzą po lasach. Wojsko jest słabo wyposażone, na przykład budują ze śmieci, palet, folii, kartonów budy, w których próbują przetrwać zimowe noce i deszcz. Fotografia autentyk, moja. To wygląda tragicznie, jak obozowiska bezdomnych. Od jakiegoś czasu są już to i toje. Natomiast za chwilę zobaczycie fotki wykonane przez Małgorzatę Clemens. Link do profilu pani, panny Małgorzaty macie na ekranie. Pani, panna Małgorzata jest bardzo empatyczną osobą. Widać, jak jej stan ewoluuje. Mamy flagę Ukrainy, mamy czerwoną błyskawicę, Marty Lempart, są tęczowe motywy. Jest też hashtag, że zostaje w domu, w domyśle, żeby nie zarażać. No i teraz chodzi po lasach, robi fotki migrantom od Łukaszenki, no i chodzi za polskimi żołnierzami. Ja jednak poprzestanę na tych fotkach, które wybrał pan Michał Żmichorski. Zastanawiałem się, czy to pokazać, bo nie jest moim celem wyśmiewanie kogokolwiek. Ale jednak chcę zwrócić uwagę na ten problem, bo czas leci i nic się nie zmienia. A to nas wszystkich kompromituje, szczególnie gdy równocześnie duże środki szły na pikniki, defilady. Tutaj słuszny przytyk do sitwy z PiS-u. 2 lata żołnierze żyli w takim syfie, ale mamy nową, lepszą, uśmiechniętą ekipę i widzimy, że kult bylejakości jest dumnie kontynuowany. Ocencie państwo sami, już 3 lata nasi żołnierze stacjonują okrągły rok i okrągłą dobę w takich oto schronieniach. Zdjęcia Małgorzaty Clemens jest na Facebooku, gdyby ktoś szukał kontaktu. Afera, powiedzmy, dotarła do mediów mainstreamowych. No i przedstawiciele Wojska Polskiego, czy tej partyzantki, która jest zaprezentowana na zdjęciach, twierdzi, że z jednej strony zdaje sobie sprawę, że jakieś prowizoryczne schronienia są na własną rękę budowane, ale jak zwykle w takich wypadkach formacja ta próbuje się wymigać. Dodaje, iż trudno jej odnosić się do zdjęć, co do których nie ma pewności, kiedy i gdzie zostały wykonane. Na co dzień żołnierze WZZ Podlaskie stacjonują w kilku miasteczkach kontenerowych wyposażonych w kuchnie polowe, stołówki klimatyzowane i ogrzewane kontenery mieszkalne, siłownie, pralnie, toalety i łazienki, zapewnia.
Dodaje, że improwizowane schronienia powstały tam, gdzie trudno o wjazd ciężkich aut zaopatrzeniem. Czyli jest wiedza o improwizowanych schronieniach. Improwizowane schronienia, jak wyglądają, właśnie się przekonaliście. Skoro są wydawane toje, no to rozumiem, że żołnierze nie biorą ich na własną rękę, tylko mówią, do jakich placówek, outpostów je zanoszą. No i tak się zastanawiam, gdzie są namioty? Czyżby wszystkie namioty zostały wytransferowane w Ukrainę? No zgrozo, wygląda na to, że kult byle jakości będzie kontynuowany. Ja czekałem na przemówienie Donalda Tuska, które odbyło się dzisiaj w okolicach godziny 10. Po cichu liczyłem, że ten człowiek opowie o tym, że pojawią się opancerzone samochody do patrolowania granicy, jakiś osprzęt dla żołnierzy, którzy będzie ich chronił przed oszczepnikami Łukaszenki, ale nie. Ten człowiek przede wszystkim wykorzystał śmierć żołnierza, śmierć młodego chłopaka do próby przeprowadzenia czystek po złogach pisowskich i podrzucenia gorącego kartofla panu Andrzejowi. I z całą niechęcią do Dudu. To, co na tym odcinku wyprawia Tusk, jest po prostu obrzydliwe. Podjąłem decyzję na wniosek ministra sprawiedliwości o odwołaniu pana prokuratora Tomasza Janeczka, zastępcę prokuratora generalnego, odpowiedzialnego za prokuraturę wojskową. To odwołanie wymaga jeszcze zgody pana prezydenta. Jeszcze dziś prześlę stosowne pismo do pana prezydenta. Będziemy się widzieli z panem prezydentem w poniedziałek. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja Janeczka nie bronię. Chcą go szczyścić, nie go szczyszczą. Ale nie zapominajmy o faktach. Chłop o sprawie dowiedział się bodajże 7 maja, na pewno na początku maja, a polscy żołnierze, polscy bohaterowie zostali zakuci w kajdanki jakoś w ostatnich dniach marca. Czyli przez ponad miesiąc ci ludzie byli poniewierani przez aparat państwowy uśmiechniętej Polski. Aparat państwowy, który firmuje Donald Tusk i Kosiniak-Kamysz na tym odcinku. Chcą szczyścić Janeczka, niech szczyszczą Janeczka, ale co z pozostałymi ludźmi z sitwy uśmiechniętej Polski? To już nie. To jest na tyle niski poziom, że nie będzie wyciągniętych konsekwencji od swojaków. Czyli mamy tutaj kontynuację doktryny Neumanna i to na pełnej. Wstyd i hańba. A jakby tego było mało, Donald Tusk powierzył ministrowi do spraw ewakuacji narodowej napisanie nowego prawa. Pan minister Kosiniak-Kamysz został zobowiązany do przygotowania propozycji zmian w polskim prawie, tak aby, i będę czekał na propozycję pana ministra Kosiniaka-Kamysza, niecierpliwie jestem przekonany, że w poniedziałek na posiedzeniu rządu pan minister będzie gotowy z tymi propozycjami. No Władek, Woduchna, przez weekend zastanów się, jakieś nowe pomysły. Szczerze, ile chcesz za tą robotę? Kurwa, Adaś, szczerze. Jo, szczerze, to ja chcę 500 zł. Póki co prawem będzie ten krótki filmik z konferencji prasowej Uśmiechniętego Słońca Narodu, które zaraz z tej konferencji uciekło. Do wszystkich zainteresowanych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, do widzenia. Do czasu zmiany przepisów. Będziemy oczekiwali zarówno od prokuratury, jak i żandarmerii wojskowej, policji, takiego postępowania, oczywiście zgodnie z prawem, ale takiego postępowania, które w ramach tego prawa będzie również służyło Rzeczpospolitej i polskim żołnierzom. Tu mówiłem już o zasadzie proporcjonalności. Ona chyba została dość wyraźnie naruszona. Nie przepisy, ale sposób wykorzystywania przepisów w trakcie tej sprawy, która tak zbulwersowała polską opinię publiczną. Więc jestem przekonany, że po tym zdarzeniu zarówno prokuratura, jak i żandarmeria czy policja będą właśnie z wyczuciem
tej zasady proporcjonalności traktowali także, będą traktowały także te sprawy związane z polskim bezpieczeństwem i z działaniem polskich żołnierzy. Tak z wyczuciem. Socjalizm tak, ale bez wypaczeń. Właśnie z wyczuciem. Szczerze. No i to tyle na teraz i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że realnym wsparciem jesteście wy wszyscy. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i nie traćmy nadziei. Ta byle jakość w końcu zostanie zczyszczona. Idźcie na wybory. Trzymajcie się.